żywoty świętych pańskich na każdy dzień roku. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisu w opisie filmu. 13 grudnia. Żywot świętej Łucji, panny i męczenniczki. Żyła około roku pańskiego 304. Imię tej dziewicy wymienione jest w kanonie mszy świętej obok świętej Agaty, Agnieszki i Cecylii, a Kościół obchodzi jej pamięć krótko przed Bożym Narodzeniem, przypominając wiernym, iż do żłóbka Dzieciątka Jezus powinni przystępować nie tylko z wiarą, ale i z czystym sercem, bez którego nikomu do Boga zbliżyć się nie wolno. Łucja jest jedną z trzech gwiazd chrześcijańskiej Sycylii. Miasto Syrakuza czci ją podobnie, jak Agatę miasto Katania, a Palermo Rozalię. Była ona jedynaczką bogatej, chrześcijańskiej wdowy Eutychii w Syrakuzie i otrzymała od niej staranne wychowanie. Wzrastała w bojaźni Bożej, jako też nieskalanej czystości obyczajów i bez wiedzy matki ślubowała panieństwo, a nadto wyrzekła się wszelkich, nawet dozwolonych przyjemności życia. Znakomity rodem i słynny ze zdolności młodzieniec pogański starał się o jej względy. Matka przyjmowała go mile, przeto i Łucja nie śmiała jawnie go zrazić, ale unikała starannie okazać mu choćby tylko pozorną przychylność, zdając całą tę sprawę na wolę Bożą. Tymczasem Eutychia popadła w niemoc, przeciw której lekarze przez 4 lata nadaremnie walczyli. Gdy pewnego razu kapłan w kościele przeczytał Ewangelię o uleczeniu chorej na biegunkę niewiasty, pełna ufności Łucja tak się odezwała: kochana matko, bądź dobrej myśli, jeśli szata Pana Jezusa zdołała uleczyć chorych, jakżeby nie mieli tego uczynić święci, którzy krew i życie swe dla Niego oddali i których Chrystus miłuje jako przyjaciół swych i braci. Podejmijmy zatem pielgrzymkę do grobu świętej Agaty w Katani, gdzie już tylu cierpiących doznało pociechy na ciele i duszy, a ja z mej strony ufam, że Pan Bóg ci zdrowie przywróci. Obie niewiasty wybrały się przeto w drogę i klęczały długo przy grobie świętej, aż nareszcie Łucja usnęła. We śnie ujrzała świętą Agatę otoczoną aniołami, przemawiającą do niej mniej więcej tymi słowy: siostro Łucjo, czemuż domagasz się ode mnie tego, co sama wyświadczyć możesz swej matce? Wiara twoja ci pomogła, Eutychia bowiem już odzyskała zdrowie. Przez ciebie zasłynie Syrakuza, gdyż dziewictwo jest miłem Chrystusowi mieszkaniem. Przebudziwszy się, rzekła drżąco z radości Łucja: matko, matko, wyleczona jesteś z niemocy. Błagam cię teraz, abyś mi więcej nie wspominała o ziemskim narzeczonym i posag, którym mnie opatrzyć chciałaś, daj mi teraz dla niebieskiego oblubieńca mego. Na to odrzekła matka: spadek po ojcu gotowam natychmiast złożyć w twe ręce, czyń z nim, co ci się podoba, swój majątek zatrzymam jednak i zarządzać nim będę, póki mi Bóg żyć pozwoli. Po mojej śmierci będzie on twoją własnością. Ależ matko, odparła Łucja, gdy się Bogu to tylko daje, czego w chwili zgonu z sobą zabrać nie można, na ten czas ofiara taka nie jest mu tak miłą, jak oddanie tego, czego jeszcze za życia użyć można. Daj przeto, póki żyjesz, Chrystusowi choć w części to, co posiadasz i zacznij już teraz dzielić się z nim spadkiem, który mnie przeznaczasz. Eutychia pozwoliła przeto Łucji zachować panieństwo i czynić hojne jałmużny. Dziewica chętnie korzystała z tego polecenia, sprzedawała grunta, kosztowne naczynia, złote naramiennice i naszyjniki, a zyskane ze sprzedaży pieniądze rozdzielała między ubóstwo i biedne wdowy. Gdy zaś kochanek jej, który uważał już majątek Łucji za swą własność, posłyszał o tem marnotrawstwie, wypytywał się jej służebnicy, ile w tem jest prawdy. Ta uspokoiła go, zaręczając, że Łucja za martwy kapitał, nie przynoszący żadnych odsetek, chce zakupić znaczne dobra, obiecujące wielkie zyski. Złudzenie to jednak niedługo trwało, wkrótce bowiem pomiarkował młodzian, że Łucja większą część majątku już rozdarowała i nie myśli pójść za mąż. W rozczarowaniu i rozjątrzeniu zaskarżył dziewicę przed namiestnikiem Paschazyjuszem jako chrześcijankę i marnotrawnicę. Paschazyjusz kazał jej przed sobą stanąć i złożyć ofiarę bogom rzymskim. Przy tej sposobności wywiązała się pomiędzy nimi następująca rozmowa. Łucja powiedziała: miłą Bogu ofiarą jest wspieranie wdów i sierot, zostających w niedoli, jako 3 lata to czyniłam. Teraz już nie mam nic do rozdania, sama więc siebie ofiaruję, prosząc Boga, aby ofiarę mą raczył przyjąć. Paschazyjusz odpowiedział: pleć takie brednie chrześcijanom, nie mnie. Straciłaś swój majątek z gachami, którzy się do ciebie zalecali. Łucja z powagą i godnością odrzekła: majątku dobrze użyłam, od pokalania zaś duszy i ciała Bóg dobrotliwy ustrzec mnie raczy. Wzburzony Paschazyjusz krzyknął: zamilkną twe usta, gdy przyjdzie chłosta. Łucja ze spokojem odpowiedziała: powiedziałam tylko to, czem mnie natchnął Duch Święty.
Paschazy już rzekł, a zatem Duch Święty mówi przez ciebie. Łucja odpowiedziała twierdząco, tak jest, czyści i niepokalani są przybytkami Boga i mają w sobie Ducha Świętego. Paschazy już zaczął grozić, każe cię zawieść do domu nierządnic, tam cię odstąpi Duch Święty. Spokojnym tonem Łucja powiedziała, ciało nie skala się, jeśli duch na to się nie zgodzi. Każdy gwałt zadany mi wbrew woli, podwoi zasługę dziewictwa mego. Paschazy już rozkazał groźbę wykonać, ale gdy Łucję chciano wywlec z izby sądowej, żadna siła nie mogła jej ruszyć z miejsca. Widzowie zaczęli się śmiać z bezradnego Paschazyjusza, tenże zaś pałając gniewem, kazał słomą i drwami otoczyć panienkę, zlać to wszystko olejem, żywicą i smołą, a następnie podpalić. Płomienie Łucji nie tknęły, a dziewica donośnym głosem zawołała, prosiłam Pana Jezusa, aby mi ten ogień nie szkodził, wiernym odjął obawę cierpień, a niewiernych powstrzymał od najgrawania i obelg. Nareszcie znaleźli się niegodziwcy, którzy litując się nad niemocą namiestnika, przebodli mieczem świętą męczennicę. Łucja nie przestała się modlić i przepowiedziała pokój Kościołowi Świętemu, jakoż po kilku latach prześladowania rzeczywiście ustały. Święta poniosła śmierć dnia 13 grudnia roku 304. O Paschazyjuszu natomiast rozeszła się wkrótce wieść, iż oskarżony przed cesarzem o różne nadużycia i zdzierstwo, został w tej samej chwili okuty w kajdany, w której Łucję mieczem przebito, a odstawiony następnie do Rzymu, poniósł karę miecza. Nauka moralna. Przeciwnicy Kościoła katolickiego gorszą się, jak wiadomo, wzywaniem świętych i pojąć nie mogą, jak można ich błagać o wstawienie się za nami do Boga. Powyższy życiorys świętej Łucji dowodzi, że zwyczaj ten datuje się od więcej niż 1600 lat. Widzieliśmy, jak Łucja zachęcała matkę, aby przy grobie świętej Agaty błagała tę przyjaciółkę Chrystusa o przywrócenie jej zdrowia. Wiara w skuteczność wstawienia się świętych pańskich jest zupełnie słuszną i usprawiedliwioną, gdyż po pierwsze, mają oni wielkie znaczenie u Boga. Święci są niejako uprzywilejowanymi współpracownikami w sprawie zbawienia wiernych. Jak w przyrodzonym, tak i w nadprzyrodzonym porządku rozdziela Bóg swe dobrodziejstwa przez pośredników, wolą Jego jest, abyśmy sobie byli wzajemnie zobowiązani za dobrodziejstwa, które On nam świadczy. Bóg pragnie nas połączyć wspólnym węzłem miłości, który nas z Nim jednoczy. Mógłby nas bezpośrednio darzyć życiem, atoli mądrość Jego wolała zlać tę moc na naszych rodziców. Mógłby On sam nakarmić ubogiego, wyleczyć chorego, pouczyć prostaczka, tymczasem zdał ten obowiązek na bogacza, lekarza, nauczyciela. Tak przeto z woli i zrządzenia Bożego mogą się ludzie tysiącznymi węzłami wdzięczności nawzajem zobowiązywać, a węzły wdzięczności i wytwarzają wspólną miłość. Pan Jezus stał się człowiekiem z miłości ku nam, ale udziela nam daleko więcej łask za pośrednictwem swych apostołów, sług i wiernych. Święty Piotr mówi do chromego, stojącego we drzwiach świątyni, nie mam złota, ni srebra, ale daję ci to, co mam, w imię Jezusa Nazareńskiego wstań i chodź. Po drugie, święci miłują nas. Kościół katolicki nie uznaje nikogo świętym, kto się nie odznaczył czynną miłością bliźniego, kto nie miał starania o biednych i chorych, utrapionych i grzesznikach, kto nie wspierał wdów i sierot. Póki święci bawili na tej ziemi, najmilszym ich zajęciem było pozyskiwać bliźnich dla Boga i wieczności dobrodziejstwami i dbałością o ich cielesne i duchowe dobro. Zajęcia tego nie wyrzekli się i w niebie, cieszą się przeto, gdy widzą grzesznika pokutującego. Do świętych można zastosować, co prorok Zachariasz w objawieniu swem widział, jak anioł pański błagał, Panie zastępów, dopókiż nie raczysz się zlitować nad Jerozolimą i miastami judzkimi, na które zagniewany jesteś. Nadto można do świętych zastosować słowa Rafała Archanioła, gdyś się wśród łez modlił, zaniósłem Twe modły do Pana. Składajmy przeto łzawe modły swoje w ręce świętych, oni je złożą u stóp tronu Najwyższego i Wszechmocnego Boga i przyniosą nam pociechę i porękę, że Bóg prośb naszych wysłuchać raczy. Modlitwa. Wysłuchaj nas Boże i Zbawicielu nasz i spraw miłościwie, abyśmy obchodząc pamiątkę świętej Łucji, dziewicy i męczenniczki Twojej, w uczuciach pobożności nabierali wzrostu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Witamy wszystkich nowych darczyńców i dziękujemy Wam, że jest Was coraz więcej. Dzięki temu możemy dokładniej planować działania nauk katolickich. To dzięki Waszym jałmużnom udało się zrealizować cykl żywotów świętych i wcześniejsze cykle nauk, ale i dzięki temu, że jest Was coraz więcej, to nauki się rozrastają i mogą tworzyć bardziej profesjonalne treści, więcej nauk i bardziej działać, aby nawracać ludzi i pomagać katolikom w wierze.
Drodzy słuchacze, pytacie nas o inne formy przekazania jałmużny niż przez YouTube'a. A więc wsparcie YouTube znajduje się bezpośrednio pod filmem, są to przyciski wesprzyj lub podziękuj. Natomiast w opisie znajduje się link przekierowujący do innych form wsparcia online z możliwością jałmużny przez Blik, PayPal czy też przez bank, którego używasz. Z serca ogromne Bóg zapłać, kochani. Przypominamy, że wszyscy nasi darczyńcy są otoczeni modlitwą przez naszych kapłanów. Dodatkowo raz w miesiącu odprawiana jest msza święta za każdego darczyńcę. Prosimy Was też o modlitwę za słuchaczy nauk, aby Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Linki do wspierania czy zapisania się do nauk znajdziesz w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.